Stoń, chłopeczku, z rana, daj konikom siana, już żeś się mógł wyspać przez noc aż do rana. Wstawajcie, dzieweczki, szykujcie sierpeczki, zerżnijcie, powiążcie ostatnie snopeczki. Zwieźmy do stodoły, siednijmy za stoły, wleją nam gospodarz po dwa, po trzy poły. Zaś nasza gospodyńka naleją nam winka i smacznego kołocza dają nam gospodyńka. Mamuliczko moja, sprzedaj cię ta krowa, bo jo nie pojada do lasa na trowa. Do lasa na trowa, ani na wyręby. Stoi tam syneczek, chce on po mnie gęby. Do lasa na trowa, ani na wyręby. Stoi tam syneczek, chce on po mnie gęby. Piosenka nazywa się Skarga Ziemi. Prosimy ją dobrze słuchać, bo tą piosenką chcemy dać popalić naszej władzy.
część naszej damskiej garderoby. Widać, że ten polski kryzys to już nie taki kryzysik, kiedy pod babskie kiecki zagląda. To jest oburzające, chodźmy stąd. I dopiero jak te baby poszły, to było słychać prelegenta. Prawie tam zaczął gadać, że chłopi źle rozumią reformę, że zamiast siać zboże, to sieją panika, defetyzm, jeszcze jakieś mieszanki wybuchowe. Ale to już był koniec prelekcji, bo jak nagle zawiało, zrobiła się taka wichura, że nos ze sali wymiotło. Ja się dopiero po tym na dworcu dowiedział, że to emeryci pod Belwederem zaszumieli. No i Telach się wszystkiego nauczył. No to znaczy, Marcel, tak dalej będziecie kaparzyć te wasze gospodarstwo i dalej będziecie najgorszym gospodarzem we wsi. Nie złoty się, bo ja bez reform nie przyjechał. Ja mam w kapsie te reformy, co straciła ta pyskato pani, jak ten szum się zrobił. Mogę wam pokazać, ale za bardzo nie będę rozwijał, bo to nie na pokaz. Thank you.